Witaj, z tej strony Mikołaj Lech. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, ile musi być różnic, aby obejść plagiat. Jest kilka wersji takich miejskich legend. Jedna mówi, że wystarczy 30% różnic, a inna, że dla bezpieczeństwa w logo bądź rysunku należy zrobić 6 zmian. Orędownicy najbardziej liberalnego stanowiska głoszą, że wszystko będzie legalne, o ile nie stworzysz kopii 1:1. Ponoć tylko dzięki temu na lokalnych straganach można obecnie kupić buty typu Adidas. Jaka jest prawda? Zanim zacznę merytorycznie rozwiązać ten problem, chciałbym Ci opowiedzieć historię, która faktycznie przydarzyła się jednemu z moich klientów. Sprawa dotyczyła stacji benzynowej, a dokładniej jej wyglądu. Po kilku miesiącach od jej otworzenia klient dostał pismo ostrzegawcze z dużej kancelarii prawnej. Zarzucano mu naruszenie znaków towarowych poprzez zestawienie kolorów oraz praw autorskich do elewacji stacji benzynowej. Malowanie stacji klienta nie było może identyczne, ale na tyle podobne, że nasz grafik musiał inspirować się tutaj konkurentem. Zadałem mu więc pytanie, czy design stacji opracował samodzielnie. Zaskoczony całą sytuacją odpowiedział, no ale w czym problem, przecież zmieniłem 30%. Kiedy poprosiłem go o wskazanie podstawy prawnej tych 30%, w telefonie zapanowała cisza. Po chwili usłyszałem, tak się po prostu przyjęło w naszej branży. No cóż, konsekwencją tego mitu było to, że klient musiał zrobić gruntowny rebranding swojej stacji, który kosztował go 60 tysięcy złotych. No i o tych 30, 40, 50% różnic słyszałem już naprawdę w wielu sytuacjach. Na grupach na Facebooku, w rozmowach z klientami, na konferencjach. Pomyślałem, że skala tego zjawiska jest na tyle duża, że warto, abym wszystko szczegółowo Ci tutaj wyjaśnił. Od razu Ci powiem, że przepisy nie precyzują, ile musi być różnic, aby wszystko było zgodne z prawem. Nie znajdziesz tam również takich informacji, jak powinna wyglądać taka analiza porównawcza. To sądy na przestrzeni dekad wypracowały pewne reguły kolizyjności. Poza tym to, jak oceniać dany przypadek, zależy również od przepisów, na które akurat można się w danym przypadku powołać. Nadmierna inspiracja cudzym dziełem może przecież naruszać nie tylko prawa autorskie, ale również na przykład zarejestrowany wzór przemysłowy czy zarejestrowany znak towarowy. No i w tym nagraniu skupiam się tylko i wyłącznie na kwestii praw autorskich. Atrakcyjność tych praw autorskich wynika z tego, że ochrona przyznawana jest po prostu za darmo, poza tym nie wymaga formalnej rejestracji i co najważniejsze, trwa do 70 lat, w tym przypadku od śmierci twórcy. Jeżeli ktoś nie zastrzegł efektów swojej pracy w urzędzie patentowym, no to te prawa autorskie bardzo często są przez niego traktowane jako taka ostatnia deska ratunku. Tylko jak zaraz usłyszysz, nie zawsze i nie w każdym przypadku będzie to skuteczne. Najprościej mówiąc, prawo autorskie chroni utwór, czyli rezultat pracy człowieka, jeżeli można uznać, że jest twórczy oraz że ma indywidualny charakter. Pierwszy wymóg jest bardzo łatwy do zrozumienia, ponieważ utwór stworzyć może jedynie człowiek. I była kiedyś bardzo ciekawa sprawa małpy, która zrobiła sobie selfie. Sąd oczywiście zgodził się tutaj z fotografem, że uroczemu makakowi żadne prawa autorskie do zdjęcia nie przysługują. O twórczości można mówić wtedy, kiedy stworzysz coś subiektywnie nowego. Tak będzie, jeżeli efektom twojej twórczości nie da się przeciwstawić nic wcześniejszego. Tylko że znowu, nie każdy nowy wytwór intelektu z automatu jest utworem. Spełniony musi być również ostatni i to najczęściej najbardziej problematyczny wymóg, czyli wymóg indywidualnego charakteru. Przyjmuje się, że jest to takie odciśnięte w utworze piętno osobowości twórcy. Aby je zmierzyć, sądy stosują tak zwaną koncepcję statystycznej jednorazowości. Polega ona na zbadaniu, czy powstało już wcześniej analogiczne dzieło oraz czy jest statystycznie prawdopodobne, aby ktoś w przyszłości osiągnął identyczny bądź zbliżony rezultat. Jeżeli inni twórcy mogliby niezależnie osiągnąć dokładnie ten sam efekt, no to w danym przypadku nie ma w ogóle mowy o jakiejś przestrzeni na oryginalną twórczość artysty. I świetnie obrazują to takie oto zdjęcia produktowe. W tym po lewej ewidentnie maczał w swoje paluszki artysta. Zdjęcie po prawej jest typową fotografią piwa, którą każda agencja reklamowa, myślę, że zrobiłaby dokładnie w ten sam sposób. Niestety pojęcie indywidualnego charakteru jest skrajnie nieprecyzyjne i przez to podatne na różne interpretacje. Problem polega w ogóle na określeniu minimum twórczości, od którego w ogóle możemy mówić, że utwór istnieje. To zawsze w pierwszej kolejności ustala w sporze sąd. Naruszenie praw autorskich ocenia się przez pryzmat tego, czy skopiowane zostały elementy twórcze utworu. Powielenie elementów nietwórczych jest legalne. Sąd, analizując sprawę, oceni, jaka była tutaj swoboda twórcza projektanta. W tym kontekście zauważ, że standardowe krzesło ma te cztery nogi. Kubek termiczny musi umożliwić przenoszenie płynów, a taki typowy wózek powinien jednak zapewniać komfortowy transport tego dziecka. No i w każdym z tych przypadków kształt produktu jednak wynika z
tego, jakie jest jego przeznaczenie. Swoboda twórcza będzie więc ograniczona raczej tutaj w tych przypadkach do elementów wykończeniowych tych produktów. Niewielki zakres tej swobody twórczej może niekiedy powodować, że autor w ogóle nie będzie miał miejsca na tak zwane wolne wybory, a to z kolei oznacza, że efekt jego wysiłków nie będzie utworem. Sądy, aby określić indywidualny charakter utworu, posiłkują się bardzo często opinią biegłych. Jedna z takich spraw naprawdę zelektryzowała branżę kamieniarską. Ekspert z zakresu tego wzornictwa przemysłowego uznał, że taki oto nagrobek zdecydowanie wyróżnia się na tle realizacji innych firm z branży. Pomimo tego, że pomnik konkurenta miał inny kolor, grubość kamienia, no i wymiary niektórych elementów, sąd uznał, że w tym przypadku doszło do naruszenia praw autorskich. Sprawa była o tyle trudna, że zauważ, wymiary nagrobka były ograniczone miejscem na cmentarzu. Standardem jest również taka płaska bryła zbliżona do prostokąta. Sąd musiał w tym przypadku dokopać się do elementów twórczych, a później poddać je analizie. Spór tak naprawdę zbulwersował branżę kamieniarską, dlatego że powszechne było tam przekonanie, że nagrobek nie może być utworem i przez to przez dekady każdy każdego tam kopiował. W tym kontekście pamiętaj, że swoboda twórcza przy projektowaniu na przykład logo bądź jakichś rysunków jest tak naprawdę ogromna. Takie utwory mogą mieć najróżniejsze kolory, proporcje, style, kształty. No i fantazyjne grafiki mające masę elementów twórczych będą posiadać tak naprawdę bardzo silną ochronę. Przybliżenie się przez Ciebie akurat do takiego dzieła nie da się w żaden sposób wytłumaczyć. Z drugiej strony, tak jak już wspominałem, wszystko zależy od konkretnego przypadku. Na pewno nie można powiedzieć, że każde logo dysponuje silną ochroną prawną z tytułu tego prawa autorskiego. Co więcej, w dobie modnego ostatnio minimalizmu często takie firmowe logo w ogóle nie będzie utworem. Ciężko dopatrzeć się elementów twórczych w zwykłym, prostym, czarnym napisie na białym tle. I właśnie kiedy dochodzi do tego sporu w sądzie, pozwany najczęściej broni się właśnie tym, że dane dzieło nie jest utworem, ponieważ brak mu twórczego charakteru. Taka strategia może się powieść jedynie w przypadku prostych form, takich jak minimalistyczne grafiki czy typowe wzornictwo przemysłowe. W stosunku do dzieł, które charakteryzują się wysokim natężeniem twórczości, jak obrazy, filmy czy książki, to nie da się ukryć, że ta oryginalność jest uderzająca. Wróćmy jednak do tego tytułowego pytania. Jakie muszą być różnice, aby uniknąć zarzutu plagiatu? W oparciu o to, co już powiedziałem, no mam dla Ciebie takie trzy strategie działania. Mogą Ci one nakierować w dobrą stronę, ale pamiętaj, że o niczym jeszcze nie przesądzają. Wszystko jak zawsze zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Z tyłu głowy musisz pamiętać, no po prostu jaka jest praktyka polskich sądów, a często te sądy przyznają ochronę nawet wtedy, kiedy stopień tej twórczości jest naprawdę minimalny i ledwo dostrzegalny. Przykładowo kilka lat temu Sąd Najwyższy dopatrzył się twórczego charakteru w zwykłym czerwonym zniczu i to bez pokrywki. Pierwsza strategia dotyczy sytuacji, kiedy dane dzieło jest naprawdę bardzo oryginalne. W takim przypadku radzę Ci nie kombinować, tylko stworzyć całkowicie coś własnego i autorskiego. W kontekście tych legendarnych 30% często dostaję pytania o to, czy można nieco zmienić postacie bajkowe i wykorzystać je do własnych celów. No. Takie osoby chciałyby, jak to się mówi, mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli budzić skojarzenia przykładowo z tym bajkowym Supermanem, ale przez zrobienie tych 6 modyfikacji uniknąć zarzutu plagiatu. Efekty takich kreatywnych zabiegów ja zazwyczaj porównuję trochę do sytuacji, kiedy mamy 2 siostry bliźniaczki i jedną generalnie uczeszemy trochę inaczej. Zgodzisz się ze mną, że zasadniczo nic to nie zmienia. Próby wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji do takich oryginalnych dzieł prawie zawsze są niewystarczające. Druga strategia dotyczy dzieł, które są mocno ograniczone technicznie. No tutaj najczęściej będzie chodzić o sztukę użytkową. No w dzisiejszych czasach produkty muszą być nie tylko funkcjonalne, ale i atrakcyjne wizualnie. Powinny więc z jednej strony spełniać cel, dla którego zostały wytworzone, jak i cieszyć oko nabywcy. Moim zdaniem większość typowych wytworów wzornictwa przemysłowego, jak chociażby te meble, nie będzie chroniona tymi prawami autorskimi. Zauważ, że no chociażby dzisiaj każdy smartfon wygląda niemal identycznie. Na taką ochronę zasługiwać będą tylko te dzieła, które wybijają się na tle innych dzieł tego typu. Jeżeli chcesz uniknąć zarzutu plagiatu, to patrząc na dzieło, którym w tym przypadku planujesz się zainspirować, zadaj sobie następujące pytania. Co je wyróżnia z grona innych dzieł tego typu? Jakie elementy tego dzieła można odnaleźć w stanie techniki? Które części są niezbędne, aby wytwór spełniał swoją po prostu funkcję użytkową? Te pytania mają za zadanie pomóc Ci odnaleźć w tym dziele elementy twórcze. To one są chronione prawem autorskim i to ich powinieneś unikać jak ognia. Jeżeli kilka z nich powielisz w swoim utworze, no to może powstać tak zwany utwór zależny. Ma to dla Ciebie takie konsekwencje, że na korzystanie z utworu zależnego będziesz musiał mieć zgodę twórcy oryginalnego.
oryginału. Jeżeli więc chcesz już coś tak naprawdę skopiować, to zadbaj o to, aby kopia dotyczyła elementów nietwórczych. Trzecia strategia jest najbezpieczniejsza i polega na zainspirowaniu się danym pomysłem, ale urzeczywistnieniu go w zupełnie inny sposób. Już tłumaczę, o co chodzi. Prawo autorskie nie chroni samego pomysłu, a jedynie sposób jego realizacji. Weźmy na przykład takie oto oryginalne zabawki. Jak widzisz, prawem autorskim chroniony będzie jedynie wygląd tych zabawek, a nie sam pomysł na to, aby zrobić pluszowe organy. Każdy może stworzyć tego typu zabawki, choć nie takie same. Zauważ też, że mamy tutaj ograniczoną swobodę twórczą. Pluszak, który ma przypominać nerkę, musi bazować na anatomicznym kształcie tego ludzkiego organu. Chcę Ci przez to pokazać, że jeżeli przykładowo chcesz się zainspirować logo z wilkiem czy jakąś postacią bajkową, to nie myśl o modyfikacji oryginału. Wykorzystaj niechroniony pomysł na przykład na taką postać i zleć grafikowi stworzenie czegoś samodzielnie. Jeżeli jednak postanowisz nawiązać do stylu takiego utworu, który podobnie jak pomysł nie jest chroniony prawem autorskim, to powstanie utwór inspirowany. W odróżnieniu od utworu zależnego możesz z niego bez ograniczeń korzystać. Dodam może jedynie, że jako rzecznik patentowy na co dzień mam styczność z tymi sprawami naruszania praw autorskich bądź znaków towarowych. Jeżeli więc masz wątpliwości, czy to, co stworzyłeś, za bardzo nie przypomina cudzej twórczości, cudzego utworu, cudzego znaku towarowego, to odezwij się do mnie na adres mailowy, który właśnie powinien Ci się pojawić. W ramach telefonicznej porady prawnej podzielę się z Tobą swoimi wnioskami i konkretnymi radami, co zrobić, aby uniknąć tutaj jakichkolwiek problemów. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Z mojej strony to już wszystko. Przypominam Ci, że jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co tutaj tworzę, to koniecznie subskrybuj ten kanał. Możesz również przeczytać moje artykuły na blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl albo posłuchać moich podcastów pod tytułem Prawna ochrona marki. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Do zobaczenia. Cześć!